Bez względu na wiek, każdy powinien znaleźć tu coś dla siebie. To podstawowe założenie kolejnej otwartej strefy aktywności, jaką cieszyć się mogą mieszkańcy gminy Mykanów. Ma to zapewnić połączenie placu zabaw dla dzieci z siłownią zewnętrzną dla dorosłych, które powstały przy szkole podstawowej w Lubojnie. Do tej pory nie mieliśmy placu zabaw z prawdziwego zdarzenia, tylko to był teren zielony, na którym pojawiały się urządzenia właśnie przeznaczone do montażu na placach zabaw. Natomiast inne były demontowane, ponieważ z racji czasu już były, nie nadawały się do korzystania bezpiecznego przez dzieciaków. No i ten plac zabaw tak naprawdę był tylko dla dzieci młodszych, starsze nie miały takiego miejsca, czyli te powyżej 12 roku życia. Jakiś czas temu, nie tak dawno, wnioskowaliśmy do organu prowadzącego, do pana wójta gminy Mykanów z prośbą o modernizację, już nie doposażenie, tylko całą modernizację placu i w bardzo szybkim tempie otrzymaliśmy informację zwrotną, że no robimy, że będzie projekt Ośrodek Społecznej Aktywności, nie tylko dla przedszkolaków i dzieci do 12 roku życia, ale również dla tych, którzy już skończyli te 12 lat, a też chcieliby zadbać o swoją aktywność, jak również spędzić czas w takiej bezpiecznej, przyjaznym otoczeniu. Przedsięwzięcie zainicjowali jeszcze radni minionej kadencji. Wcześniej nie udało się jednak go sfinalizować, gdyż ceny proponowane za wykonanie zadania przez oferentów sięgały wręcz absurdu. Na szczęście udało się uzyskać w Ministerstwie Sportu przedłużenie terminu wykonania, co przyniosło gminie wymierną korzyść ekonomiczną. Otwarta strefa aktywności przy zespole szkolno-przedszkolnym w Lubojnie. Jest to druga strefa aktywności wybudowana w ramach rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym, na który gmina Mykanów pozyskała dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Konkurs był przeprowadzony w roku ubiegłym, natomiast w tym roku następuje realizacja tych zadań, w związku z tym, że oferty, jakie były w zeszłym roku na te zadania, no niestety przewyższały znacznie możliwości wykonania tych placów zabaw z budżetu gminy Mykanów. W tym roku możemy za praktycznie te środki, które w zeszłym wybudowalibyśmy jedną strefę aktywności, możemy wybudować dwie. W minionym roku wykonawcy nie udało się wyłonić w 4 kolejnych przetargach. W tym, który przyniósł wreszcie rozstrzygnięcie, rywalizowało 12 firm.